Niewiele celnych, za dużo trochę strat, jeśli chodzi o Prokom-Tref Sopot, a przede wszystkim zbiórki. Zbiórki Górnik Wałbrzych wygrywa i co ciekawe 10 zbiórek w ataku, no to nie powinno się zdarzyć, że tak powiem, jeśli chodzi o Prokom, nasz eksportowy zespół. Dzisiaj główną postacią, jak zresztą zwykle w drużynie wałbrzyskiej, jest Chris Clarkson, numer 21, ten rezerwowy skrzydłowy. Prawie 15 minut na boisku, 5 na 10 z gry, 7 zbiórek, 5 przechwytów. No i pytanie o tę jego akcję w ataku. Czy to naprawdę tak trudno zatrzymać tego zawodnika? Czy jakiś pomysł może mieć tutaj Tomasz Paczesas? Bo ten zawodnik no, doprowadził prawie do remisu kilka razy tutaj w tym meczu. No, bez wątpienia te jego akcje są niesłychanie groźne, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, kryją go zawodnicy często nawet wyżsi od niego. Kryją go szeroko rozstawieni na nogach, nisko w dobrej pozycji koszykarskiej, obronnej. Natomiast te jego zwody są tak sugestywne i tak szybkie, jest przy tym tak zwinny i dynamiczny, że po prostu zostawia obrońców za sobą. Wiesz, dwa rzuty za trzy punkty Tomasza Zabłockiego, no i także JJ Montgomery, który zdobył przez 15,5 minuty 10 punktów dla Górnika. 40 punktów straconych przez mistrzów Polski to na pewno nie jest dobry wynik w tej pierwszej połowie. No i to będzie zadanie dla Tomasa Paczesasa, tak ustawić obronę, żeby tutaj drużynie jego grało się lepiej. Krótko grał Jovo Stanojewicz, prawdziwy środkowy, który wywalczył aż trzy faule swojego rywala, Krystiana Arcegowicza. Kiedy Arcegowicz zszedł z parkietu, zszedł też Stanojewicz. Który również ma trzy faule, bodajże. Nie. Stanojewicz bez problemów z faulami. No właśnie, więc trochę Tomasz Paczesas chyba o nim zapomniał. No właśnie, przez moment widzieliśmy Łapetę, który dobrze się zaprezentował, ale bez wątpienia Stanojewicz pierwsze 5 minut należało do niego. Dylewicz numer 8, 11 Szakur, 9 Wegner, 12 Stanojewicz właśnie, który wysłał teraz do wałbrzyskich lasów Ercegowicza tym zwodem. I piątkę zamyka Donatas Slanina z numerem 13. Ercegowicz numer 31, 24 Archie, 8 Montgomery, 6 Zabłocki i 15 Paxley w drużynie z Wałbrzycha. Świetna akcja w obronie Szakura. Szansa na kontrę. Slanina za 3 punkty. Jednak nie trafia. Montgomery ma 6. zbiórkę w tym meczu. Zasłona od Ercegowicza, Montgomery, ale zablokowany przez Wegnera. Dobrze zmotywowani koszykarze Prokomu i ten sam pomysł na początku meczu, akcję Stanojewicza. Faul? Nie, jednak kroki serbskiego gracza. Tak, teraz jeden krok. To mu się dość często zdarza zresztą. Jeden krok za dużo. Spójrzmy jeszcze raz, zwód. No, oderwana stopa, bez wątpienia. Tak zwana noga obrotu, czyli ta, na której się obracał. Milimetry, ale sędziowie są bardzo dokładni dzisiaj. Odpowiedź Ercegowicza przeciwko Stanojewiczowi. Nieskuteczny. Ercegowicz dzisiaj tylko 2 punkty, 1 na 3 z gry. Grał tylko 9 minut. Pojedynek środkowych na korzyść na pewno Stanojewicza do tej pory. Wegner przyspieszył znakomicie, ale nie trafił. Zabłocki za 3 punkty mimo asysty obrońcy, jak to się ładnie określa, i trafił. Bo żaden obrońca nie jest straszny Tomaszowi Zabłockiemu, kiedy widzi linię za 3 punkty. Tak, Tomek jak już ma zakodowane, że będzie rzucał, to po prostu nikt nie jest w stanie zmienić jego zdania. I tak było tym razem. Świetny, trzecia już trójka Tomka Zabłockiego dzisiaj. Dylewicz przeciwko Zabłockiemu w rewanżu, łatwo przepchnął rywala. Każdy z nich tutaj teraz w kolejnych akcjach wykorzystuje to, co umie najlepiej, i słabości rywala, bo Zabłocki nigdy dobrym defensorem nie był. Archie za 3 punkty, nie ma kosza. I Mustafa Szakur. 4 przechwyty do tej pory, 4 asysty, 2 straty. Amerykańskiego rozgrywającego raz jeszcze Dylewicz kontra Zabłocki. Tyłem do kosza. I teraz Zabłocki wybronił akcję, ale nadal piłkę ma Prokom. Szakur za 3 punkty. Świetnie. Pierwsza próba rzutu za 3 i pierwszy skuteczny rzut dzisiaj Mustafy Szakura. Zabłocki raz jeszcze przeciwko Dylewiczowi.
Archie kontra Shakur za 3 punkty. Archie prosto sprzed nosa. To jest właśnie, to są te wałbrzyskie podwórka, o których mówiliśmy wcześniej. Jesteśmy za tym, aby oświetlić wszystkie wałbrzyskie podwórka i wynaleźć doinwestować, tak, i wszystkich koszykarzy, którzy tam się mogą rozwijać. No, wałbrzyskie podwórka znane ostatnio także z filmów nagradzanych, film Sztuczki. Mówiąc o Wałbrzych, no chyba ten film i Górnik Wałbrzych to dwa najważniejsze w tej chwili rzeczy znane z Wałbrzycha. No i prezes Roman Ludwiczuk jeszcze. Prezes Związku Koszykarskiego. 6 punktów różnicy na korzyść mistrzów Polski. Zabłocki jeszcze raz za 3 punkty i fauluje Filip Dylewicz. Tak jak mówiłem, to jest mistrz łuku. Łucznictwo właściwie można powiedzieć. Jakby nikt nie jest w stanie go zatrzymać, kiedy już wie, że chce rzucić. Tak, a teraz na pewno chciał rzucić po zwodzie, prawda? I tutaj piękny zwód. Filip nie dał się na to nabrać, ale rzeczywiście ręką dotknął łokcia Tomka i stąd trzy rzuty dla Zabłockiego. Zabłocki, kiedy grał jeszcze w Turowie z Gorzelec, miał taki sezon, w którym wszystkie rzuty wolne trafił, ale niewiele ich wykonywał w całym sezonie. W tym sezonie przed tym meczem 7 na 8 z linii rzutów wolnych, więc teraz śrubuje ten wynik. No i zostały znów tylko 3 punkty z przewagi na drużynę trenera Tomasa Baczesasa. Shakur ma problemy i błąd kroków popełnił amerykański rozgrywający. No właśnie, widzimy tu wyraźnie, że przed oddaniem piłki obie stopy przestawił Shakur. Montgomery, Zabłocki, Archie. Maxley też dobrze rzuca za 3 punkty. Dogranie pod kosz do Ercegowicza. Bez faulu Montgomery wywalczył piłkę i trafił. Kolejna zbiórka J.J. Montgomery'ego. No skąd się znalazł ten zawodnik w tym tłoku? Tam widać było tylko żółte koszulki, ale proszę zauważyć, świetnie wyczuł, gdzie ta piłka spadnie po niecelnym rzucie kolegi. Jeden punkt przewagi został tylko Prokomowi. Wagner kontra Montgomery. Znakomicie uwolnił się Wagner, ale znów nie trafił. Jedna na miejscu. Stanojewicz. Mam wrażenie, że jednak Wagnerowi brak wykończenia. On często utrudnia sam sobie zadanie, wchodząc w dwójkę lub trójkę obrońców. Teraz nie było takiej sytuacji, ale po raz kolejny dobre minięcie, ale brakuje punktów. No on zawsze tak grał, on zawsze wjeżdżał sporo pod kosz. On ale nie zawsze nie trafiał. Ale zawsze trafiał, właśnie. Przypomnijmy, długa przerwa tego zawodnika, właściwie 3 ostatnie sezony, poważna choroba, poważne kontuzje. W ogóle nie grał w koszykówkę. Próbuje wrócić do wielkiego basketu w Eurolidze, w Prokomie, ale znów problemy ze zdrowiem utrudniają sprawę. Baxley czeka pod koszem na piłkę Ercegowicz, ale Stanojewicz tak silny jest, że w ogóle nie daje się nabierać na te zagrania. Nie było także faulu, którego dopomina się Ercegowicz. Przyspiesza Shakur, fauluje Archie. Ale piłka z boku tylko dla drużyny Prokomu. Trener Czerniak zarządza zmianę. Rzeczywiście Ercegowicz siada na ławkę rezerwowych. Kilka jego ostatnich akcji kompletnie nieudanych i właściwie trochę na siłę też koledzy grają na niego. Wydaje mi się, że tutaj powinien się niedługo pojawić Clarkson, najlepszy zawodnik na boisku, bo ta przewaga jest w dalszym ciągu niewielka. Tymczasem Mike St. John. Łatwo grany przez Stanojewicza. No brakowało tego zawodnika Prokomowi na boisku, to niewątpliwe. Teraz świetny obrót. Nie ma mowy tutaj o błędzie kroków, punkty i jeszcze faul. Serbski gracz, który też po kłopotach ze zdrowiem trafił do Sopotu. Wcześniej sporo sezonów dobrych w Albie Berlin, wcześniej jeszcze Maccabi Ranana, także w Suprolidze, a jeszcze wcześniej Zvezda w Eurolidze.
dużo dobrych sezonów na najwyższym europejskim poziomie Stanojevicza, choć nigdy nie grał w reprezentacji Serbii w żadnej ważnej imprezie. Połowy europejski środkowy, bez wątpienia. 6 punktów różnicy Prokomu. Długo czekał teraz na piłkę Zabłocki. Jak się doczekał, to już było za późno. Mike St. John jednak zbiera piłkę. Montgomery w swoim stylu, ale teraz nie trafił. Dylewicz zbiera. 9. już zbiórka Filipa Dylewicza. Wegner znów przyspiesza. Do Dylewicza. Nie ma punktów. Jeszcze raz Filip Dylewicz. Jeszcze raz nie ma punktów, ale Jovo Stanojevicz jest. Czy to Dylewicz? Już nawet nie zauważyłem. Który z nich zdobył punkt? Popatrzmy. No właśnie, chyba Stanojevicz jednak, prawda? Zabłocki w odpowiedzi za 3, nieskutecznie. Wegner zbiera. I świetne przyspieszenie Wegnera. Dylewicz fauluje Zabłocki. No wreszcie teraz trochę szybszych akcji Prokomu. Tak, tak. Widzieliśmy podobną grę w pewnym fragmencie pierwszej kwarty. Wtedy bardzo się nam to podobało, a przede wszystkim było skuteczne. Taka koszykówka jest no, najprostsza. I teraz też widzimy powtórkę z pierwszej kwarty. Kilka dobrych akcji. Ofensywnie teraz napędza tą grę właśnie Wagner. A mając do dyspozycji takich zawodników jak właśnie Filip Dylewicz, no, bez problemu można takie akcje świetnie kończyć. ...59-51 dla Sopocian. No dwa razy właściwie przyspieszyli, od razu ten wynik się zmienia zupełnie. I trener Czerniak stwierdził, że musi to obgadać ze swoimi zawodnikami. No, na pewno nie ma jak przeciwstawić się przede wszystkim Stanojevicowi. Teraz rzeczywiście Clarkson na boisku i on prawdopodobnie będzie musiał kryć właśnie wyższego od siebie Serba. Ale to dla niego chyba nie ma z tym problemu. No zobaczymy, bo jednak to zawodnik poniżej 2 metrów wzrostu, gdzieś 1,98 m. Tak, ale chciałem powiedzieć, że on bardzo często występuje na różnych pozycjach, tak? Może być trójką, czwórką, a zaraz zobaczymy, jak będzie sobie radził pod samym koszem. Dylewicz nie trafia. Dzisiaj 10 punktów i 11 zbiórek do tej pory Filipa Dylewicza. Rzut celny. Clarkson przeciwko Dylewiczowi poradził sobie od razu w pierwszej akcji. No tak jak gdyby Górnik grał na przeczekanie, zanim ten zawodnik wejdzie na boisko, a potem dla niego. 7 punktów różnic. A jednak Tomek Zabłocki. No i od razu faul. Tak, ale widzieliśmy właśnie już wcześniej, Tomek ma pewne problemy z ustaniem na nogach. Przy takim zawodniku jak Stanojevicz, no nie jest to trudne. To znaczy trudna jest obrona właśnie akcji tego zawodnika. 4. faul już Zabłockiego. Tak, i jeszcze raz z premedytacją piłka w to samo miejsce. Teraz już pomoc jednak od Arciego. El Shakur to świetnie wykorzystał. Druga trójka w tej kwarcie tego zawodnika. Odpowiedź Montgomery, ależ się zmieścił teraz fantastycznie. JJ Montgomery, bardzo silny fizycznie. Świetnie schował piłkę tutaj. Nie dał szans Wagnerowi na blok, ale zrobił to już po raz kolejny dzisiaj. Widać, że uwielbia taką grę pod koszem. Ja się chyba wybiorę na jakieś wałbrzyskie podwórko, tam się nauczę czegoś o koszykówce. Może od tych właśnie amerykańskich graczy, a może od kolegów Rafała Glapińskiego. 8 punktów różnicy. Slanina i znów Stanojevicz. Ależ ograł teraz serb. Dwóch graczy rywali. Nie ma odpowiedzi na Stanojewicza trener Czerniak. I dlatego prosi znów na parkiet Hercegowicza. Stanojevicz w tej kwarcie już 11 punktów rzucił. Clarkson, ale teraz zagubił się.
Shakur w kontrze. I trafia z faulem Arciego. To są akcje Mustafy Shakura, a to jest, kiedy otwarte jest boisko, on jest najgroźniejszy w kontrze. Piękna zmiana kierunku biegu, przełożenie piłki za plecami. Akcja 2 plus 1, a przynajmniej szansa na dodatkowy punkt dla Shakura. Tak, bez wątpienia tutaj straty, które popełniają wałbrzyszanie na 5-6 metrze od kosza, są potem bardzo trudne, trudno wyeliminować je, zastopować te kontry Sopocian. Tak było i tym razem. Mówił mi przed meczem trener Radosław Czerniak, że będzie musiał uważać tutaj na to, żeby z Polakami nie przesadzić, czyli nie zdjąć wszystkich Polaków z boiska. I teraz był blisko takiego błędu. W ostatniej chwili wpuścił na boisko Michała Sarana, bo zdjął Zabłockiego, a w jego miejsce wprawił Hercegowicza. I nie było przez sekundę Polaka na boisku, ale Saran się odnalazł i nie było faulu technicznego. Pierwszego w tym sezonie chyba za brak Polaka na boisko. Clarkson rzucił za trzy i zebrał. I jeszcze będzie miał rzuty wolne. No jest naprawdę niesamowity ten zawodnik. Nie możemy się go nachwalić, ale zbiórka po swoim rzucie. Za trzy. Tak, za trzy punkty. Są takie ćwiczenia, są takie konkursy na treningach, robi się je bardzo często. Właśnie rzuty za trzy punkty. I w momencie, kiedy jest niecelny, jak się zbierze, to ma się dodatkowy punkt w rywalizacji między zawodnikami. Skorzystał z tego świetnie Clarkson. On już czuł, że ta piłka nie wpadnie do kosza. I teraz dwa rzuty wolne właśnie dla Chrisa Clarksona. Przewaga już była 12-punktowa dla Prokomo po tej akcji Shakura. Teraz Wegner znakomicie wypatrzył Stanojewicza. To ryzyko w obronie nie opłaciło się teraz Górnikowi. Jowo Stanojewicz jest nie do zatrzymania, no ale za centymetry, za centrów się najwięcej płaci właśnie dlatego. A tutaj błąd Hercegowicza bez wątpienia. Nawet przy takiej sytuacji, kiedy zawodnik rozgrywający, tak jak Wagner, był podwojony, no jeden zawodnik jednak obrony musi być pod koszem i starać się wyłapać takie piłki. Do 12 punktów różnicy. Saran blisko był jednak Slanina. Zasłony dla Arciego. Montgomery, podwojenie, jest pod koszem Hercegowicz, ale walka tam w parterze była znakomita. Shakur ma kolejny przechwyt. Stanojewicz także pobiegł do kontry, ależ kwarta tego zawodnika. Już 14 punktów różnicy. Stanojewicz ma 21 punktów na koncie. No bez wątpienia wykorzystuje słabość Wałbrzyszan, ale wielkie brawa dla tego zawodnika. Pobiegł jako kolejny zawodnik do kontry, no a Shakur cały czas jak nakręcony. Kolejna asysta także Shakura, Clarkson i przechwyt, nie, jednak nie. Blisko był Wegner. No i odezwali się także kibice w Sopocie. Są z mistrzami Polski. Ostatnia minuta trzeciej kwarty. Michał Saran za trzy punkty. Dylewicz zbiera. Mustafa Shakur długo. Wegner kontra Montgomery. Stanojewicz, Dylewicz. Do Stanojewicza raz jeszcze. Świetne podanie. Znakomita akcja. Jowo Stanojewicz. Zostało kilka sekund do końca kwarty. Tizail Archie fauluje. Shakur niepotrzebnie pokazuje mu trener Pachesas, bo będą rzuty wolne. 2 sekundy 85 setnych do końca kwarty. Arci, 7 punktów do tej pory. Tylko jedna asysta, teraz nie trafił. Wegner, Dylewicz, trzeba rzucać. Czy zdąży? Zdążył jeszcze Filip Dylewicz, ale już bez punktów. Ta kwarta jednak znakomita dla drużyny sopockiej. 30 do 17 wygrana. Za chwilę wrócimy do Sopotu.
Witamy po przerwie. Adam Romański, Tomasz Jankowski. Za chwilę czwarta kwarta meczu ProComTref Sopot Górnik Wałbrzych. 15 punktów przewagi, a w tej trzeciej kwarcie 17 punktów aż zdobył Jovo Stanojewicz. Znakomita kwarta tego zawodnika z Serbii. Ale także dzisiaj dobry mecz Clarksona, który przed pod koniec tej kwarty zdobył 4 punkty, ma 14 punktów, 9 zbiórek i 5 przechwytów. Jego sylwetka dość uboga do tej pory, bo to nie jest zawodnik, który ma ogromne doświadczenie. No tak, widać z tego oczywiście pierwszy sezon w zeszłym roku w Austrii. Austriacka liga no nie należy do potentatów rzeczywiście. Tak samo jak trzecia dywizja NCAA, gdzie college Widener chyba do tej pory nie wyprodukował żadnego koszykarza, który mógłby się dowiedzieć, gdzie jest Polska. Ale Clarkson już wie i na pewno bardzo mi się tutaj podoba. Następny jego mecz naprawdę na wysokim poziomie, ale pytanie jest, 30 punktów w trzeciej kwarcie zdobyli Sopocianie. Czy taką intensywność utrzymają do końca meczu? Bo widzę, że grają naprawdę coraz lepiej, coraz chętniej. Wegner, Szakur, Slanina, Stanojewicz, Dylewicz. Teraz w pierwszej piątce Prokomu. Górnik broni strefą. Glapiński, Saran, Montgomery, Zabłocki i Ercegowicz. Nie ma Clarksona na boisku. Dylewicz kontra Zabłocki. Nie ma punktów, zbiera Tomasz Zabłocki. Ercegowicz, Zabłocki znów wolny. Ercegowicz za 3 punkty. Tomasz Zabłocki nie trafia. Dużo zbiórek teraz Wegnera. Spokojnie rozbijają strefę Sopocianie. Stanojewicz za 3 punkty. Slanina, świetne podanie Stanojewicza. I Donata Slanina, już 18 punktów różnicy. Montgomery bardzo dobrze broni tam Wegner. Nie pozwala na wiele silnemu Amerykaninowi. Lapiński zablokowany i stracił piłkę. No teraz świetnie w ataku, również w obronie. Widzimy no, jakby trochę odmieniony Prokom. Na pewno taki mecz był potrzebny temu zespołowi, Tomasowi Paczesesowi. Prowadził trener Czerniak w miejsce Chrisa Clarksona, Tomasza Zabłockiego na ostatniej akcji tego super strzelca. Dzisiaj jednak Zabłocki ma 3 na 10 z gry. Trafił wszystkie 5 wolnych. Widzimy sylwetkę tego gracza, który, no, jak mówiliśmy, jest takim łucznikiem, z załuku strzela w drużynie wałbrzyskiej. W ostatnim sezonie tylko 4 punkty na mecz i 37% rzutów za 3 punkty, a w karierze całej Wekstajdze przed tym sezonem 88 razy trafił za 3 i tylko 37 razy za 2. Może jest dobre z matematyki, że nie mnożysz. Razy 3 i razy 2, więc to się opłaca. Oczywiście, opłaca się jak najbardziej i Tomek robi to znakomicie, aczkolwiek widzieliśmy też dzisiaj, że jeśli obrońca zbyt blisko, jest w miarę blisko Tomka, to Tomek ma pewne problemy z minięciem pod kosz i to tutaj nie jest jego najmocniejsza strona. Nie ma żadnych problemów z minięciem, bo nie mija po prostu. No nie chciałem tego powiedzieć. Tomasz Zabłocki jest po prostu strzelcem za 3 punkty. Super shooterem. Pamiętamy jeszcze go w pierwszej lidze w Turowie z Zgorzelec, zdobywał czasami nawet powyżej 20-30 punktów właśnie czekając na podania od kolegów i rzucając. Ja myślę, że jakby zrobić taki konkurs z rzutów za 3 punkty z zamkniętymi oczami, to Tomasz Zabłocki byłby moim faworytem. Nadal obrona strefowa drużyny z Wałbrzycha. Wegner teraz ładnie skorzystał z zasłony, ale odbił się od Ercegowicza jak od ściany. Jeszcze odzyskali piłkę Sopocianie. Krzysztof Roszyk z Basiulisem razem pojawili się na boisku. Teraz Roszyk pod kosz i punkty zdobyte przez już 29-letniego gracza Prokomu.
Michał Saran przeciwko Roszykowi. Montgomery pod koszem, no i skorzystał znów ze swojej siły fizycznej. 16 punktów Montgomery'ego. Zawodnicy gości mają tutaj pewne problemy z rozwiązaniami w ataku. Widzieliśmy bardzo dobrą obronę Krzysztofa Roszyka. Saran nie mógł tutaj sobie poradzić, ale Montgomery świetnie upycha się pod samym koszem. To jest bardzo mocna zasłona od Stanojewicza, ale Shakur nie trafił. Wegner teraz w roli rozgrywającego. I faul w ataku Tomasa Masiulisa, ruchoma zasłona. No to jest częsta akcja z udziałem Masiulisa. Widzimy to wysunięte kolano. I piłka dla Górnika. Montgomery pod koszem ograł pierwszego gracza. No, i on z takich akrobatycznych sytuacji próbuje zawsze zdobywać punkty. Teraz faulował Jovo Stanojewicz. Trzeci faul centra serbskiego, najlepszego gracza bez wątpienia tego meczu. Tak, taki tutaj Montgomery stosuje power move, czyli po koźle jeszcze odskakuje, robi taki przeskok dwoma nogami, odskakując od swojego obrońcy. To jest bardzo, bardzo dobra szkoła. Nie trafia Montgomery z linii. Zawodnik w poprzednim sezonie grał w Grecji, a jeszcze wcześniej w Finlandii. To jest dobrym skutkiem. Teraz Krzysztof Roszyk musi wspomagać rozgrywanie, mimo że tutaj dwóch niższych graczy przecież w zespole z Sopotu. Teraz doskonałe dogranie, kolejna asysta Stanojewicza, który dzisiaj tutaj ma wiele do powiedzenia w drużynie sopockiej, nie tylko w zdobywaniu punktów. Tak, no mecz prawie wybitny. Okazuje się, że Stanojewicz bardzo dużo również widzi, przez to, że stara się grać przodem do kosza. Teraz w tej akcji dwa faule. Shakura już pod gwizdanem faulu, także jeszcze drugi raz próbował wybijać piłkę. Glapińskiemu. Przyjacielskie gesty Shakura, także nie był to faul z premedytacją. Hercegowicz siada na ławce, co teraz na boisku jest Clarkson i Zabłocki jednocześnie. Montgomery przeciwko Masiulisowi, no i proszę, z wyższym rywalem nawet sobie poradził. Ale to właśnie, silny jest, tak, niesamowity. Ta siła powoduje to, że on wbija się w zawodnika i przesuwa go pod sam kosz, a potem wysoko wyskakuje w górę i kończy akcję. Teraz Wegner nad koszem, znakomicie. Brakowało jego punktów dzisiaj Prokomowi, tylko dwa do tej pory, teraz cztery. Ale 19 już punktów przewagi ma Prokom, który gra w drugiej połowie z dużą swobodą w ataku. Lapiński, pomoc od Roszyka, Montgomery do kosza. No i teraz te punkty nie będą zaliczone. Niepotrzebnie łapał za obręcz Clarkson. Gdyby nie dotykał, pewnie piłka wpadłaby do kosza. Popatrzmy jeszcze raz. Tak, zapewne by tak było. No tutaj Clarkson chciał być na posterunku. Chciał ewentualnie dobić piłkę. Ten rzut niecelny, ale wyszło to całkiem inaczej. Wegner, ależ asysta teraz do Roszyka. Szkoda, że nie trafił Krzysztof Roszyk, ale znowu ma piłkę Prokom. Wegner się teraz rozszalał. Za trzy punkty jednak nie trafia. Jeszcze jedna zbiórka Roszyka w ataku. Już piąta w tym meczu. Zbiórka przewaga.